Nie cichną spory, które rozgorzały wokół rewolucji śmieciowej. Redutowcy radni podnieśli raban, ponieważ okazało się, że część śmieci z terenu miasta nie pochodzi od mieszkańców, a przewożone są z okolicznych miejscowości. Te śmieciowe podrzutki rzeczywiście mogą być nie lada problemem, ponieważ statystyki wskazują, że od wejścia w życie nowych przepisów śmieci przybyło i to o ponad 1/4. Przypadek? Radni twierdzą, że nie. Zaczęły dzielić, chociaż dzielić nie powinny, śmieci, a w zasadzie to śmieciowe podrzutki wywołały dyskusję wśród redutowskich radnych. Z tymi gośćmi, w cudzysłowiu powiem, musimy niestety w jakiś sposób sobie dać rady. Czy to za pomocą straży, czy obywatelskiego upominania, bo innego wyjścia nie ma. Ludzie ci powinni swoje śmieci zostawiać w swojej miejscowości, gdzie mieszkają, a nie zwozić nam je. Jest to niegrzeczne, nieetyczne, niemoralne nawet. Na sesji nie padły nazwiska ani dokładne numery rejestracyjne, niemniej jednak problem rzeczywiście zdaje się istnieć. Ze statystyk wynika, że w Rydułtowach po wejściu w życie nowych przepisów produkuje się o 1/4 śmieci więcej. Jest to nazwisko bardzo częste. Nie wiem, jak jest w innych miejscach składowania śmieci, tych zbiorowych przy osiedlach, ale na mojej ulicy, na ulicy Ligonia, takie rzeczy mają miejsce. Prostej rady na to nie ma. Co najwyżej, kosze na śmieci można zamknąć na klucz i w ten sposób uniemożliwić dostęp do śmietnika osobom postronnym. Myślę, że tutaj, tak jak już to wspomnieliśmy, będziemy próbować rozmawiać z zarządcami tych spółdzielni, aby te miejsca gromadzenia odpadów komunalnych były odpowiednio zabezpieczone, ogrodzone, aby w ten sposób uniemożliwić jednak dostęp tych osób niepowołanych do takiego miejsca. Problem można byłoby pominąć, gdyby nie inny, o wiele bardziej dotkliwy. Ludzie nie płacą za swoje śmieci, a to w połączeniu ze wzrostem ich liczby stanowi dla miejskiego budżetu mieszankę wybuchową. My przewidywaliśmy, że powinniśmy z tej ilości złożonych deklaracji uzyskać ponad 700 tysięcy w tym miejscu dochodu. Okazuje się, że za pierwszy kwartał wpłynęło do nas ponad 100 tysięcy mniej, bo jest to około 590 tysięcy. A przed miastem stoi nie lada wyzwanie. Budowa tak zwanego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, musi powstać za pieniądze zebrane z opłat śmieciowych, a w tym momencie nie ma na to widoków. I obawiam się, że nie bardzo nas na to wszystko stać. Stać w miejscu na pewno nie może kwestia rozwiązywania problemów z funkcjonowaniem nowej ustawy śmieciowej. Tu potrzeba rozwiązań systemowych, ale o tych będziemy mogli mówić nie prędzej niż na wiosnę.